Witamy Państwa w firmie Energigaz Polska. Prezentujemy montaż instalacji gazowej do Audi A8 z silnikiem 4,2 litra V8 o mocy 310 koni mechanicznych. Jest auto z 2002 roku. Zamontowaliśmy tutaj instalację KM Enevo. Jest to polski produkt, w tym przypadku ze sterownikiem przeznaczonym do obsługi auta 8-cylindrowego. Oto poszczególne widoczne elementy tego zestawu. Tutaj widzimy dwa filtry fazy lotnej, filtr fazy ciekłej, a poniżej reduktor KM Extreme. Z widocznych elementów mamy jeszcze tutaj dwie szyny z tryskiwaczami Barakuda. Oczywiście wszystko zasilone przewodem 12-mm, tak żeby zapas gazu w każdym możliwym momencie obciążenia silnika był odpowiedni. Komputer sterujący jest w tym przypadku niewidoczny, gdyż znajduje się w skrzynce elektrycznej w podszybiu. Jeżeli chodzi o spalanie takiego Audi, jest to około 18 litrów benzyny na każde 100 km, gazu spali około 20 litrów. Na każdym 1000 km oszczędzimy aż 500 zł. Dla porównania możemy powiedzieć, że koszt przejechania 1000 km na benzynie wynosi około 900 zł, co jest wartością bardzo dużą, na gazie już tylko 400, także prostym matematycznym rachunkiem wychodzi nam 500 zł różnicy na korzyść, gdzie te pieniążki możemy wydać zupełnie na co innego. Przejdźmy teraz do przełącznika. Tutaj na życzenie klienta przełącznik trafił do popielniczki. Rozwiązanie bardzo fajne, dyskretne, tak aby nie był widoczny, przepraszam, na pierwszy rzut oka, tylko żeby kierowca wiedział, jaki jest poziom gazu oraz tryb zasilania. Zbiornik o pojemności 55 litrów, który pozwoli na przejechanie około 220 km na jednym tankowaniu. Ostatnim elementem jest wlew, umieszczony pod klapką wlewu benzyny, wlew z dokręcaną końcóweczką. Oczywiście po zamknięciu klapki jest całkowicie niewidoczny. Koszt zamontowania takiej instalacji jest to 4600 zł. W przypadku spalania generowanego przez te Audi, co za tym idzie, oszczędności z jazdy na gazie, zwrot kosztów montażu nastąpi już po 9000 km. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy ponownie.